Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony z firmy Mavkar, a dzisiaj mam dla Was przepiękny Audi A6 C7 po lifcie. Dla mnie samochód ekstra klasa, zwłaszcza gdy zaczynałem z samochodem pierwszym na handel kupionym Fiestą za 550 zł, a teraz po 12-13 latach zbliżyłem się do auta za prawie 100 tysięcy złotych. Tutaj oczywiście, jak widać na filmie, jest to sedan, rzadziej spotykana wersja, ale dużo bardziej elegancka. Film, jak pewnie widzicie i obserwujecie mój kanał, często nagrywam obok kościoła, więc nawet jak tak sobie na nią patrzę, ktoś mógłby jej użyć do wożenia do ślubów. Mamy tutaj oczywiście dwulitrowego diesla, żeby nie płacić wielkiej akcyzy, też fajnej konfiguracji, bo z automatem 190-konnego Ultra. Ale wspomnę jeszcze tutaj o wyglądzie, mamy alufelki 20, nie wiem czy było widać, jak tu przychodziłem obok. Dekielki są zrobione na czarno, tak samo jak i przyciemniane szyby i te listewki wokół szyb, zamiast być srebrne, są oklejone folią na czarno, więc auto się troszeczkę wyróżnia z tłumu na tle innych A6 C7 po lifcie. Oczywiście wedle przedlifta auto stało się bardzo masywniejsze, bardziej osadzone takie na ziemi. Bardzo z tyłu fajnie wygląda te dwururka prostokątna z zderzakiem nisko opuszczonym, więc ten wygląd na pewno jest bardziej sportowy, zwłaszcza przy sedanie. Z rzeczy wizualnych z przodu też zmienił się oczywiście grill i lampy. Lampy są troszeczkę dłuższe, grill większy, no i taki niski jakby przejście a la S-line'owskie sprzed lifta w zderzaku. Co do wyposażenia, alusek 20, Big Xenon, czujnik kilkawartowania, przód, tył, oczywiście zmierzchu, deszczu. Wszystko jest co potrzeba, no i wygodny automat e-stronik, który, że tak powiem, już można powiedzieć, jest przy autach takich droższych obowiązkowy. Ludzie płacą takie dosyć duże pieniądze za używany samochód, chcieli wyjeździć wygodniej, komfortowo, w przyjemnych warunkach, czyli w automacie. Jeszcze dodam Wam, że auto oczywiście było serwisowane, ale serwisy pokażę wewnątrz pojazdu, no i też jest bezwypadkowy. Nagramy za chwilę pomiar miernikiem lakieru, więc każdy będzie mógł sobie rzucić okiem, jak wygląda powłoka lakiernicza. No i też fajna opcja, bo bardzo dbało oczywiście sedanów, bo jest to mniej troszeczkę bakowna wersja, ale trzeba też mieć to na uwadze, że niektórzy są ustatkowani, nie muszą zabierać dzieci na wakacje, więc mogę sobie pozwolić na troszeczkę mniejszy bagażnik. No i oczywiście najbardziej chciany kolor w używce, czyli taka lekko perlista biel. Proszę, przejdźmy sobie do serwisów. Tutaj macie pierwszy wpis z 16 roku z przebiegiem 40. Tutaj dalej 17, przebieg tutaj 70. Tutaj dalej jest to potwierdzenie z tego serwis protokołu. Tutaj też 70, widać Audi Sztokholm. Dalej przegląd 78, znaczy przy 78 w 2018 i jeszcze tutaj większa fakturka na naprawy z 2020 roku przy 118, czyli auto no przebiegu 156 tysięcy robiło, wiadomo, takie przebiegi typowe dla diesla, spodziewane się przy zakupie świeżego dieselka. Ale opiszmy sobie teraz wnętrze pojazdu. Dużo się nie zmieniło po liftingu. Tutaj delikatnie został przeprofilowany ten podłokietnik, jest troszeczkę niżej i lekko idzie ze skła, znaczy tutaj jest wyżej, tu troszeczkę niżej. Spójrzcie, tutaj wszystkie przyciski są ładnie utrzymane, niezdrapane. Mamy oczywiście podgrzewane lustereczka i fotele.
Spójrzcie jeszcze na mój fotel, sprężysty, miękki, niezjechany, ładnie utrzymany, boczek też nieodklejony, tutaj też bez rys, ładnie jest to wszystko zrobione. Dalej, tutaj zmienił się delikatnie włącznik od świateł, nie ma się do dziwić, że się delikatnie zmniejszył, bo jest to dość rzadko używane, większość osób ustawia na auto i zapomina praktycznie o tym, czasami ktoś po prostu włącza tutaj przycisk, żeby światła przeszły na mijania podczas deszczu. Tutaj kierownica oczywiście z wersji sportowej, tak jak i te fotele kubełkowe, tempomat, tutaj praktycznie bez zmian, sterowanie sobie wyświetlaczem kolorowym między licznikami. Też potem powiem Wam, było ich troszeczkę mniej, bo te audio trzeba upowszednić i już pojawiało się coraz więcej biednych wersji. Licznik się troszeczkę zmienił, ja jeżdżę A7 przed liftem, tutaj nie mamy tego napisu ready i off. Tak samo wydaje mi się, że czcionka jest delikatnie mniejsza, tu jest większa, bardziej czytelna. Dalej przechodzimy sobie do ekranu. Ekran oczywiście kolorowy. Tutaj macie napisane, kiedy kolejny serwis za 9000 km, więc myślę, że też był robiony jeszcze dalej po tych 100 tysiącach. Jeszcze raz, tylko po prostu może trzeba było pobrać z Audi, ze serwisu sobie papierek. Bo jak widzicie, książki serwisowej, jak wspominałem, typowej nie ma. Po prostu idziecie do Audi i wiecie po kolejnym serwisie, co było robione ostatnio. Lustereczko z fotochromem, standardy. Tutaj mamy jeszcze wejście na dwie karty SD, no i sterowanie klimatyzacją. Praktycznie tutaj się nic nie zmieniło. Drobne, naprawdę wizualne zmiany. Tutaj jest oczywiście schowek i gałka od zmiany biegów przez toniku. Troszeczkę się zmieniła. W starszych wersjach jest tutaj bardziej szersza. Przyciski, zapalanie, start, stop. Miejsce na kubeczek, podłokietnik, music interface, żeby podłączyć sobie jakieś swoje rzeczy. Jakichś cudów wielkich nie ma. Fotel pasażera, no i z tyłu jeszcze mamy potrzebny ISOFIX, jeżeli ktoś by chciał wozić dzieci. No i tutaj jeszcze można sobie wejść w car i ustawić ustawienia do Audi Drive Select. Wielkich cudów tutaj nie ma. Spójrzcie na kierownicę, jest niezjechana, skóra w dobrym stanie. Ogólnie auto widać, że jest przyjemnie utrzymane, że nie jeździły w nim raczej dzieci i też zwierzęta. No i cóż, w aucie to wszystko. Zasubskrybujcie sobie ten filmik, jeżeli Wam się podobał, zostawcie też lajka. Odwiedźcie moje media społecznościowe, takie jak mafkarautomoto.pl, czyli moją stronę Automoto, Instagrama mafkarauta. I pamiętajcie, u mnie każde auto jest opłacone, nie ponosicie opłaty skarbowej 2%. Również, jeżeli macie tego auta dostarczyć do domu, w rozsądnych pieniądzach to może na lawecie. I możecie sobie do niego dobrać gwarancję do roku czasu. Pozdrawiam, cześć!